Hej, dzisiaj będzie odcinek na temat problemów podczas zimowania. Czasem piszecie do mnie, że macie kilka cytrusów. Duża część z nich dobrze sobie radzi podczas zimowania, a jakaś tam jedna roślinka nie za bardzo sobie daje radę. Wiadomo, że od odmiany do odmiany jest to też inaczej, ale czasem się też tak zdarza, że macie powiedzmy 4 cytryny i jedna sobie nie radzi, a inne bez problemu. I czasem tak bywa, tak jak u mnie, to jest, zobaczcie, z tą mandarynką. Zimuje odpowiednio, inne cytrusy sobie dobrze dają radę. A tutaj popatrzcie, wygląda tak, jakby po prostu marniała w oczach. Sypią się liście. W zeszłym roku tak samo to wyglądało. I mimo, że dobre ma warunki, to po prostu strasznie gubi liście. Nie jest ani przelana. Ma wilgotno, ma wystarczająco dużo słońca, po prostu tak jak powinno być, ale mimo to każda zima dla niej to jest po prostu męczarnia i strasznie gubi liście. No i tutaj prawdopodobnie tego akurat nie mogę stwierdzić, bo jak kupuje się cytrusy w Polsce, jak i w Niemczech, bardzo, bardzo rzadko jest opisane nie tylko gatunek, ale też podkładka, na czym dokładnie jest szczepione. No i tutaj wychodzę po prostu z założenia takiego, że szczepienie tutaj albo nie do końca jest, jakby to powiedzieć, kompatybilne, że po prostu niedobrze została dobrana podkładka do zrazu, albo po prostu została tak dobrana pod nie nasze klimaty. Może to być jakieś drzewko produkcyjne w cudzysłowie i powinno gdzieś teraz rosnąć w Hiszpanii albo we Włoszech. Nie za bardzo sobie radzi z naszymi warunkami i po prostu tutaj ta podkładka podczas zimy nie jest w stanie dobrze wyżywić tego zraza u góry. Więc w takim wypadku można albo się bawić dalej, przemęczyć się po prostu i czekać na wiosnę, aż to wszystko się odbuduje, ale to z roku na rok to jest po prostu duża strata. Ok, zawsze wychodzi się na plusie, że zawsze ta korona, powiedzmy, z roku na roku jest trochę większa, ale nie jest to taki wzrost fajny, jaki powinien być. Druga opcja, bardziej radykalna, to po prostu obciąć tutaj, zaszczepić jakimś innym gatunkiem, odmianą i liczyć na to, że ta podkładka będzie dla tej nowej odmiany, dla tego nowego zrazu dobra. Można trafić, można nie trafić. Więc ja zobaczę, co z tą mandarynką zrobię. Ale jak na razie do zimy, znaczy do wiosny, to podejrzewam, że naprawdę dużo tej korony straci. Nawet tutaj niektóre, bardzo mało, ale niektóre końcówki pędów też troszeczkę usychają. Także nie za bardzo dobrze sobie radzi podczas zimy. Ale niestety tutaj przy tej mandarynce to jest standard, tej mojej mandarynce. No nic, także jak macie też taki przypadek, to głowa do góry, nie jest to wasza wina. Po prostu ta roślina nie jest optymalnie dobrana do naszego klimatu i nie radzi sobie z naszym zimowaniem. Także pozdrawiam, trzymajcie się.